Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w telewizji w Polsce.pl. Jak zwykle codziennie zadajemy istotne dla Polaków gorące pytania, a tym razem zastanawiamy się nad taką sprawą, dlaczego Donald Tusk kłamie. Będę na ten temat rozmawiała z moimi publicystami, z moimi państwa gośćmi. Jest z nami Artur Cejrowski, publicysta Tygodnika Sieci. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie. Mam nadzieję, że też niebawem dołączy do tej dyskusji pan redaktor Wojciech Reszczyński. No ale cóż, zaczynamy. Zastanawiamy się, dlaczego... Właśnie, dlaczego Donald Tusk zamiast programu dla wyborców, no, mija się ciągle z prawdą. Krytykuje wszystko i wszystkich. Wszystkie decyzje, nawet te dobre decyzje, które podejmuje polski rząd. Wielokrotnie polityk opozycji udowadniał, że nie można mu ufać, gdyż zmienia zdanie w zasadniczych sprawach bardzo często. Bardzo klarownie uchwycono to w spocie przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość. Popatrzmy. Żebyśmy przyjęli w głosowaniu jak najszybciej tę decyzję o waloryzacji 500+. Dlaczego na tym posiedzeniu Senatu nie ma projektu 800+? Ta ustawa nie jest pilna. Ta ustawa nie jest pilna. Ewa Kopacz miała już przygotowany projekt, dość podobny do 500+. Nie żałuję, że nie wprowadziłem 500+. Przyjmuję podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia. Nie będziemy podnosić wieku emerytalnego po wygranych wyborach. Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie w związku z tym stopniowe obniżanie podatków. Jesteśmy gotowi do decyzji, w tym do korekty, do podwyższenia o 1 punkt procentowy VAT-u. Panie Arturze, mamy tutaj do czynienia z ogromną hipokryzją, a w zasadzie spot, który przed chwilą widzieliśmy, obnaża kłamstwa lidera opozycji, który w zasadzie, można powiedzieć, sobie przeczy. Cóż, to pytanie, które zadajemy sami sobie i też naszym widzom, wbrew pozorom nie jest pytaniem retorycznym, bo to jest pytanie, które w ocenie mojej, ale myślę, że nie tylko mojej, jest jednym z ważniejszych pytań współczesnej polityki w Polsce w ogóle, bo Donald Tusk jest politykiem, którego kłamstwa, manipulacje i mijanie się z prawdą zaprezentowano w tym krótkim spocie Prawa i Sprawiedliwości, ale można by było znaleźć znacznie więcej takich wypowiedzi, na których Donald Tusk mówił jedno, a za chwilę mieliśmy informację o tym, że robi zupełnie coś innego. Ja sam pamiętam cały szereg takich wypowiedzi już od samego początku kariery Donalda Tuska jako człowiek z Trójmiasta, z Gdyni. Obserwuję karierę Donalda Tuska niemal od samego jego początku, od lokalnych struktur Kongresu Liberalno-Demokratycznego, przez Unię Wolności, aż poprzez Platformę Obywatelską. I to był człowiek, i to jest człowiek, który od samego początku zbudował swoją karierę nie w oparciu o wartości i w oparciu o prawdę, ale w oparciu... Jakieś mamy problemy techniczne. Mam nadzieję, że uda się nam te problemy za chwileczkę rozwiązać. Już wracamy, drodzy państwo, do naszej rozmowy. Bardzo proszę, panie Arturze. Nie wiem, w jakim momencie mi przerwano, ale wracając do tej... Mówił pan o budowaniu kariery politycznej nie w oparciu o wartości, ale właśnie o co? W oparciu o emocje, w oparciu o pewnego rodzaju społeczne nastroje, które Donald Tusk próbuje wychwytywać i wokół nich budować swoje polityczne narracje. To jest taka, no, postpolityka, jakby powiedzieli niektórzy specjaliści od politologii. Natomiast no, nie ma tutaj nic, co byłoby jakąś wartością trwałą. Nie ma tutaj nic, co byłoby oparte o prawdę, oparte o zasady, które powinny rządzić życiem politycznym. Nie ma tutaj ani programu, ani jakiejś myśli przewodniej, która byłaby główną determinantą tej polityki. Jest tylko i wyłącznie próba bazowania na emocjach, a w tym
niestety jest i kłamstwo jako jedno z narzędzi konstruowania przekazów politycznych, i to widzimy nader często. To widzieliśmy przy okazji już samego ekspoze Donalda Tuska, kiedy został premierem i mówił, że nie podniesie żadnych podatków. Tych podatków później podniósł kilkanaście. Widzieliśmy to wielokrotnie przy okazji dyskusji o migrantach, widzieliśmy to przy okazji dyskusji o 500+, widzieliśmy to przy mnóstwie niezliczonej sytuacji, kiedy te deklaracje Donalda Tuska zasadniczo rozmijały się z prawdą. No i pytanie, czy Donald Tusk w ogóle gdzieś w jakimkolwiek momencie swojego konstruowania, swoich wypowiedzi na wiecach czy przed wyborcami Platformy Obywatelskiej nie przejmuje się tym, czy to, co mówi, ma pokrycie w faktach? Jestem przekonany, że nie. Bardziej przejmuje się tym, żeby zbudować odpowiednie wrażenie w słuchaczach, i tylko i wyłącznie tym się kieruje. Panie Arturze, a czy budowanie takiej presji, budowanie strachu w społeczeństwie, to jest dobry pomysł w tych czasach na prowadzenie kampanii wyborczej? Cóż, szanowna pani redaktor, to znowu jest pytanie pozornie retoryczne, bo przecież wszyscy naturalnie odpowiemy, że nie jest, ale to jest jak gdyby jedyna metoda, którą Platforma Obywatelska stosuje. Dzisiaj rano słuchałem w Polskim Radiu 24 wypowiedzi ministra Szynkowskiego Welsenka i on mówi słusznie, że jedna ekipa w Polsce próbuje zdobyć dla Polski pieniądze w Polsce i za granicą, a druga nieustannie robi absolutnie wszystko, żeby do Polski te pieniądze nie płynęły, bo to jest, tak samo jak i kłamstwo, narzędzie polityczne w rękach Platformy Obywatelskiej, w rękach Donalda Tuska i jego formacji. I oni nie przejmują się tym, że jakiś samorząd, bo przecież na tym, że do Polski nie płyną pieniądze z KPO, tracą w ogromnym stopniu głównie samorządy, czyli te miasta i gminy zarządzane przez w dużym stopniu ludzi Platformy Obywatelskiej, którzy non stop, nieustannie narzekają na braki finansowe, na to, że nie mają wystarczających funduszy, ale nie mają ich właśnie dlatego, że Platforma prowadzi taką politykę. Nieprzypadkowo od 2015 roku mieliśmy kilkanaście rezolucji, które uderzały w polską rację stanu, które uderzały w Polskę, które podkopywały pozycję Polski na arenie międzynarodowej, i to plus kłamstwa Donalda Tuska, to są narzędzia polityki Platformy Obywatelskiej. To oczywiście straszna, smutna diagnoza, ale to jest niestety polska rzeczywistość. Tak funkcjonuje największa polska partia opozycyjna od samego początku, kiedy PiS zdobył władzę. No właśnie, zastanawiam się, czy społeczeństwo polskie zdaje sobie w ogóle sprawę z tej straszliwej manipulacji, z tego, że europosłowie opozycji w zasadzie piszą te niekorzystne dla naszego kraju uchwały, które po prostu później wdraża Unia Europejska. Mamy już, widzę połączenie z panem Wojciechem Reszczyńskim. Może to pytanie dla przeciwwagi skieruję właśnie tutaj do pana Wojciecha. Mamy tylko łączność, zdaje się, foniczną. Przepraszam najmocniej, coś mi się tutaj popsuło z tym Skype'em. Proszę państwa, sytuacja, nawet nazwałbym ją dramatyczną, ponieważ duża część społeczeństwa za pomocą mediów skonstruowanych przez ludzi stojących w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości, do rządu, do kwestii polskiej racji stanu, przekazuje informacje błędne, mylne, fałszywe, spreparowane, które kształtują obraz Polski w fałszywym świetle. I dzięki temu Donald Tusk i jego partia mogą się czuć absolutnie bezpiecznie. Tymczasem trwa realizacja polityki niemieckiej w Polsce. Przypomnę te bardzo ważne słowa kanclerza Niemiec Olafa Scholza, że jeśli chodzi o emigrację, emigrantów, to trzeba odciążyć ten problem. Polska ma tu się przysłużyć. Tusk dostał zadanie, aby wygrać jesienne wybory i realizować politykę niemiecką, między innymi przyjmować migrantów, tych nadplanowych, tych, których pewnie odrzuci gospodarka niemiecka. I chwyta się wszystkiego, żeby dojść do tego celu, zupełnie nie przejmując się, że część społeczeństwa, właśnie to jest problem, jak wielka
część społeczeństwa się zorientowała, że są to ewidentne kłamstwa. No ale takie było założenie polityki Platformy Tuska na samym początku, że trzeba kłamać, konsekwentnie kłamać, dlatego że Platforma nie ma nic do zaproponowania społeczeństwu. I nic nie robiąc, niczego nie proponując, nadal ma istotny procent swoich sympatyków, którzy ślepo wierzą wszystko to, co usłyszą. I im też jest obojętne, czy Tusk mówi, że jest za emigracją, czy przeciw emigracji. Oni się nad tym nie zastanawiają. Najważniejsze jest, że Tusk jest przeciwko obecnemu rządowi, przeciwko polskiej władzy. I to jest ten główny motyw tego szaleństwa, które obserwujemy dzisiaj w polityce. No ale to rzeczywiście chyba nie wystarczy do tego, żeby w sposób wiarygodny w tych czasach rządzić krajem. Przypomnijmy, może w sposób humorystyczny uchwycili to straszenie Donalda Tuska o straszliwej, niewyobrażalnej drożyźnie. Młodzi chlebie, który miał kosztować 30 zł, młodzi ludzie, którzy postanowili zbudować stragan Donalda Tuska. Popatrzmy. Jesteśmy na straganie, jak widać, Donalda Tuska. Panowie, niektórych nie trzeba przedstawiać, ale przedstawmy się. Dzień dobry, Oskar Szafarowicz, Forum Młodych PiS. Erik Baranek, Forum Młodych PiS. Panowie, pomidory 35 zł, chleb 30 zł, sporo. Tylko na tym straganie. No właśnie chcemy pokazać ten brak wiarygodności i hipokryzji Donalda Tuska. W zeszłym roku straszy. Węgla zabraknie, Polacy będą marznąć. Chleb będzie po 30 zł, a pomidory po 35, ludzie będą głodować na ulicach. Sprawdziło się, no jak widzimy, nie. To jest ważna wskazówka, czy można ufać temu politykowi, bo będzie obiecywał wszystko w tej kampanii. A jaka jest wiarygodność? Sami widzimy. Jak każdy zobaczy, dziękuję Oczywiście. Panowie. To czarnowictwo Donalda Tuska się nie sprawdziło. Panie Arturze, w zasadzie nie ma chyba żadnego rozwiązania, które proponował polski rząd, które spotkałoby się z aprobatą i uznaniem polskiej opozycji. Absolutnie nie, bo nawet wydawałoby się kwestie fundamentalne, kwestie dotyczące bezpieczeństwa, często dla działaczy Platformy Obywatelskiej nie były tak oczywiste, jak powinny były być dla każdego polskiego polityka. Pamiętamy w czasie tych gorących wydarzeń, które działy się na granicy polsko-białoruskiej, co tam wyczyniali działacze Platformy Obywatelskiej, co do dzisiaj niektórzy z nich, wydaje Ochojska, wypowiadają w mediach i co robią, żeby w sytuacji, kiedy jesteśmy de facto w stanie wojny hybrydowej z Mińskiem i chyba z Kremlem, bo to przecież jest mocodawca Mińska, no to ci ludzie podkopują fundament polskiego bezpieczeństwa. Więc no, jeśli polityka w tym klasycznym rozumieniu miałaby być siłą, w której wspierają się pewnego rodzaju racje, pewnego rodzaju wizje Polski, no to Donald Tusk idzie o krok dalej. Jest typowym przedstawicielem postpolityki razem z całą swoją formacją, w której już nie wspierają się żadne racje, bo za nim nie stoją żadne racje. Za nim stoi tylko i wyłącznie chęć zdobycia władzy dla realizacji indywidualnych i niestety nie tylko indywidualnych, co świetnie pokazuje na przykład serial Reset, interesów. I to jest bardzo smutna konstatacja, bo kiedy mamy świadomość tego, że za indywidualną karierą tego człowieka, którego widzimy na tych obrazkach, stoją niestety siły, których nadrzędnym celem nie jest dobrobyt Polaków i dobrostan polskiej gospodarki, to no, musimy mieć świadomość tego, jakie są konsekwencje wybierania takiej właśnie polityki i tego typu wizji, tego typu braku wizji, jaką prezentuje Donald Tusk. I ostatnie moje pytanie do Wojciecha Raszczyńskiego. Potencjalnie, gdyby to Donald Tusk zdobył władzę w Polsce w październiku, czy przeciwstawi się tej migracyjnej, że tak powiem, presji, czy będzie spełniał wszystkie polecenia Brukseli? No oczywiście to drugie, wszystkie polecenia Brukseli, po to tutaj jest, to jest człowiek Brukseli, to jest człowiek naznaczony przez elity brukselskie, wyznaczony do sprawowania władzy, skierowany do Polski po to, żeby wygrać wybory.
A więc wszystko to, co Unia będzie chciała osiągnąć w Polsce, zostanie zrealizowane. I ta perspektywa jest po prostu porażająca, no bo Turów zostanie zamknięty, rolnictwo będzie upadać i być może spełnią się te przewidywania Tuska o chlebie za 30 zł. I tu musimy postawić, panie Wojciechu, kropkę z moimi i z państwa gośćmi. Widzimy się za chwilę po przerwie. Zapraszam.